opuściłem te gniazda. Na górze powinno być teraz mniej. Można jeszcze raz? Hej, Dick. Jak poszło? Ile dużo ich tam było? Tak, ale wolałem to zrobić, póki było widno. Wiesz, że światło słoneczne je denerwuje. No, to chyba najlepszy sposób na ogarnięcie sprawy. Dobra, tak czy inaczej, dzięki za... Dzięki za załatwienie tego, Dick. Prześpij się, Fuzer. Bez odbioru. Masowy grób. Ciągle zapominam, że to tak blisko góry Olirich. Nie wiem dlaczego. Mikrorejestrator. Zobaczmy. Dick, masz włączone radio? Nudziło mi się to, postanowiłem odświeżyć sobie majsterkowanie. Zajrzyj, jak znajdziesz czas. Chyba ci się spodoba. Dzięki, Boozer. Tak, wpadnę, jak tylko będę mógł. Bez odbioru. No, wierzymy. Jezu. Żeby było bezpiecznie tędy jeździć.
przyjrzeć dokładniej. Dobra, zobaczmy, co tu się dzieje. Ha, wciąż sobie radzę. Dobra, rozejrzyjmy się. Dobra, gdzie? Tam jesteś. Ostrzelam go! Wycofuję się! Zapali się! No jak? Załatwij! Tylko nie wnyć! Co do diabła? Niech to. Muszę zgarnąć sprzęt. Znajdę sprzęt, żeby mnie nie zobaczyli. Mam cię. Już ci się nie przyda. Widziałem coś. Wiem, że sobie na to zasłużyłeś. Czuję smród. Muszę być już blisko. Oh!
Ah!
Płoczący anioł. To musi być tutaj. Gdzie masz tę swoją skrytkę, Leon? Którędy? Może w jednej z nich. Mam. Teraz muszę tylko Buzer! Buzer, słyszysz mnie? Normalnie mi nie uwierzysz. Właśnie widziałem pieprzony śmigłowiec. Śmigłowiec? O czym ty mówisz? Śmigłowiec Niro! Przeleciał tuż nade mną, jakby mnie tam w ogóle nie było. Po takim czasie nagle znikąd pojawia się federalny śmigłowiec? Wyśledzę ich i zobaczę, co oni tu do cholery wyprawiają. Hej, Dick. Uważaj. Nie zbliżaj się do nich za bardzo, póki nie dowiesz się, co oni tam robią. I nie rób nic głupiego. Przestań, ja nigdy nie robię nic głupiego. W końcu. Wow, czekaj! Chyba zwalniają. Tak, zatrzymują się. Notatka 2000.
po podążeniu śladem dużej mobilnej grupy liczącej między 500 a 600 sztuk udało się potwierdzić, że miejscem hibernacji obiektów jest... Około 447 obiektów weszło do jaskini dzisiaj rano. Zalecane wysłanie ekipy kontrolnej po godzinie 19, żeby dostać się do wnętrza jaskini i dokładniej ocenić warunki. Uwaga dla doktora Andersona. Pańska teoria, że obiektów prymitywnych zachowań nocnych wydaje się coraz bardziej prawdopodobna. Koniec raportu. Jebany O'Brien! Nie słyszałeś? Ponad 400 obiektów. A to nie są nasze zwyczajne, przeciętne świrusy. Trzecie stadium. To co się stało? Stało jak dzieci. Nie. Zapomnę. Czy ty wrócisz? Nie mówiłem, że ja to zrobię. Nie ma już dzieci. A obiekty nie śpią, tylko są w stanie hibernacji. Obudziłeś kiedyś hibernującego niedźwiedzia? Nie. A hibernującego świrusa obudziłeś? W zasadzie to tak. Byłem jednym z ocalałych z kopalni White King. Jezu. Widziałem, jak jeden rozszarpał mojego kumpla, jak by ubierał banana. Ale chronią przed wieloma rzeczami, ale nie przed nimi. Jasna cholera, kapralu. Jezu, tak mi przykro. Ta misja była zjebana od początku. I właśnie dlatego nie wejdziemy do środka. Gdybyśmy zablokowali te jaskinie, to nie wiem, zmniejszymy ich populację. Nie wiem, kapralu. Jest tu dużo jaskiń. No dobra, wynosimy się stąd. Odciąć jaskinie. Tak, jakby to kogoś obchodziło. Let's go.